Podczas poprzedniego wykładu opowiadałem o filozofii, o tym, czy warto kończyć ten kierunek, który to ja dawno, dawno temu kończyłem. Przypomnę konkluzję, że tak warto, ile dla kogoś jest to trwała pasja, to jak najbardziej, ale trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że po filozofii pracy w tym zawodzie prawie nie ma. W związku z tym trzeba stworzyć sobie też jakąś alternatywną ścieżkę kariery zawodowej. Dzisiaj opowiem o polityce, gdzie sytuacja jest podobna. Tutaj też mam pewne doświadczenie w tej branży. Nie mówię o czasach PRL-u, gdzie nie nazywaliśmy siebie politykami, tylko działaczami opozycji antykomunistycznej czy opozycji demokratycznej. Mówię o początku lat 90., gdzie miałem przyjemność współtworzyć pewną bardzo sympatyczną, ale już nieistniejącą formację polityczną, partię, z której to wywodzą się wielcy politycy działający obecnie także na arenie międzynarodowej. Żeby na czymś oprzeć te rozważania o polityce jako zawodzie, jednocześnie wracając do moich korzeni, czyli do filozofii, przytoczę Arystotelesa, greckiego filozofa. W polityce bowiem nie może niczego dokonać ten, kto nie posiada określonej cechy. To znaczy, kto nie jest moralnie wartościowy. A być człowiekiem moralnie wartościowym znaczy posiadać cnoty. Wobec tego, jeśli ktoś zamierza czynnie uczestniczyć w życiu politycznym, musi być moralnie wartościowym człowiekiem. I dalej Arystoteles mówi rzecz jeszcze ważniejszą. Wielu miano polityka przypada niesłusznie, ponieważ nie są politykami naprawdę, albowiem polityk dokonuje czynów pięknych ze względu na nie same, natomiast wielu bierze się do tego rodzaju życia dla majątku i z powodu chciwości. Jak oglądamy polityków w Sejmie czy w telewizyjnych studiach, można odnieść wrażenie, że nie czytali Arystotelesa albo te wartości, które on tutaj przekazuje, są im kompletnie obce. Może nie wszystkim. Niedawno pisałem pośmiertne wspomnienie o Janku Lityńskim. On był politykiem na kształt czy z formatu, o jakim pisał Arystoteles. To jest pokolenie polityków, których ukształtowało podziemie. To były czasy, gdzie angażowałeś się dobrowolnie, bynajmniej nie dla żadnych zaszczytów czy pieniędzy. Wprost przeciwnie, każdego dnia groził ci areszt, więzienie, wyrzucenie z pracy, represje. Ci ludzie już później w wolnej Polsce stali się zawodowymi politykami. Niestety wielu z nich odeszło. Wypada wymienić tutaj kilka nazwisk. Jacek Kuroń, Tadeusz Mazowiecki, Lech Kaczyński, Wiesław Chrzanowski, Bronisław Geremek, Henryk Wujec, Zbigniew Romaszewski, Karol Modzelewski, Jan Olszewski. Niektórzy są już na politycznej emeryturze, tak Leszek Moczulski. Inni, widząc jak wygląda współczesna polska polityka, sami zrezygnowali, podejmując się działań na innych płaszczyznach, choćby w obszarze nauki, jak Aleksander Halle. Niektórzy, bardzo ideowi ludzie, okazało się, że nie potrafią przystosować się do życia politycznego, są tak bardzo ideowi, niezdolni do kompromisów, że pozostają na marginesie sceny politycznej. Mam tu choćby na myśli Marka Jurka czy Piotra Ikonowicza. Jak widzicie, wymieniam nazwiska, nie kierując się żadnymi sympatiami, wymieniam polityków
z bardzo różnych opcji. No ale wróćmy do sedna sprawy. Czy warto być politykiem? A tutaj pierwsze pytanie, które się nasuwa, to jak tym politykiem można zostać? No pewnie wielu powie, trzeba zacząć od studiów. Jest na uczelniach politologia i to wydawałoby się naturalnym początkiem. Oczywiście warto studiować politologię i nauki pokrewne. Daje to sporo wiedzy na temat historii myśli politycznej, doktryn politycznych, stosunków międzynarodowych. Poznajemy te wszystkie zagadnienia, które leżą u podłoża polityki. Tym niemniej, kończąc takie studia, jesteśmy niejako skazani na to, żeby właśnie tym politykiem zostać. No bo podobnie jak w przypadku filozofii, no nie ma pracy dla politologów. To tę wiedzę wyniesioną z uczelni można wykorzystać w praktyce. No i tutaj jest pewien problem, bo nie ma w Polsce takiej prostej ścieżki wejścia do polityki. Są oczywiście partyjne młodzieżówki. Od tego radziłbym zacząć. I to niekoniecznie kończąc studia politologiczne, czy w ogóle jakiekolwiek studia, młodzieżówki biorą nastolatków. Oczywiście jest to, można to nazwać takimi praktykami. Tam powierzane są bardzo takie proste zadania, jak zbieranie podpisów pod listami kandydatów do Sejmu, czy w wyborach samorządowych, czy do Europarlamentu. Rozdawane są ulotki, rozklejane są plakaty. No, można powiedzieć, że zajęcia banalne, ale ktoś je musi wykonywać i jeśli chcesz się angażować w politykę, no to od takich czynności trzeba zacząć. Lekarz też przechodzi praktyki i jest przez miesiąc salowym. W związku z tym no, nie ma co się obrażać, tylko trzeba to robić. Będąc w takiej młodzieżówce, gdzie są jakieś tam spotkania, poznaje się środowisko, można błysnąć erudycją. Chodzi generalnie o to, żeby zostać jakoś tam zauważonym, żeby ktoś ze starszych, doświadczonych już zawodowych polityków dostrzegł w tobie predyspozycje i pokierował twoją karierą. Oczywiście nie musi być to partyjna młodzieżówka, mogą to być ruchy miejskie, fundacje, organizacje non-profit, fundacje. W każdym razie musisz gdzieś zaistnieć, żeby ktoś cię zauważył. Gdy już pozyskasz takiego politycznego mentora i protektora, masz szansę wskoczyć na już taki bardziej zawodowy etap, otrzymać propozycję choćby pracy w biurze poselskim danego polityka, albo może cię on skutecznie umieścić na liście w wyborach samorządowych do Rady Dzielnicy czy gminy. Od tego przeważnie to się zaczyna, wtedy też pojawiają się pierwsze pieniądze. Nieduże, ale jakieś tam pieniądze. Jakie jest niebezpieczeństwo? Ale jest to ryzyko zawodowe. Ten twój patron, protektor, mentor może wypaść z politycznego obiegu, nawet nie będziesz wiedział dlaczego. No i okaże się, że on przestaje istnieć,
no to ty zostajesz trochę na lodzie. Każda wiedza w polityce jest przydatna. Może lepiej kończyć prawo, ekonomię, dziennikarstwo, po to, żeby mieć po pierwsze jakąś konkretną wiedzę. W ten sposób tworzymy sobie też większe szanse na bycie zauważonym. Taki młody człowiek z takim wykształceniem jest też dla politycznego protektora ciekawszym obiektem, dlatego że posiada już pewne nie tylko pasje, ale i umiejętności. Jeśli jest to partia rządząca, może go próbować zatrudnić w spółce Skarbu Państwa. Jeśli jest to samorządowiec, może rekomendować do administracji samorządowej. W każdym razie wygląda to atrakcyjniej, poważniej i skuteczniej. I nie ma tego ryzyka, że zostaniesz na lodzie, najwyżej jeśli ta ścieżka polityczna okaże się drogą donikąd, no to masz inne wykształcenie, inne umiejętności. Warto robić karierę w innych obszarach. Tam zyskiwać uznanie, tam zyskiwać rozpoznawalność. I niezależnie, czy to biznes, czy to nauka, czy to kultura, jeśli staniesz się takim guru, takim autorytetem w danej branży, z dużym zaufaniem społecznym i rozpoznawalnością, która w polityce jest bardzo ważna, to świat polityki zwróci się do ciebie, przyjdzie po ciebie, bo w interesie danej partii będzie posiąść taką osobę, choćby po to, żeby pociągnęła listę wyborczą. I to są fajne przypadki, gdzie do polityki wchodzą ludzie, którzy nie muszą później kurczowo się jej trzymać. Dokonali już swoje, są niezależni finansowo, a wnoszą dodatkowe wartości w postaci swojego autorytetu, w postaci swojej wiedzy z różnych dziedzin. Polityka przypomina wojnę plemion, gdzie stosuje się wszelkiego rodzaju broń przeciwko swoim politycznym adwersarzom, a nawet politycznym kolegom, po to, żeby ugrać coś dla siebie. W tym celu zbiera się kompromitujące materiały, nagrywa rozmowy, prześwietla członków rodziny, stan finansów. To są wszystko rzeczy, o których często słyszycie, oglądając media, jak wygląda poziom współczesnej polityki. Więc jeśli zamierzacie i myślicie o tym, żeby być politykiem, to mam nadzieję, że nie takim jak teraz to widzimy w telewizyjnych studiach czy w debatach sejmowych, tylko być politykiem to być politykiem w takim znaczeniu, jak to opisywał Arystoteles. Na koniec przytoczę jeden z artykułów ze swojej książki Głos cynika, terapia liberalna, o prowokacyjnym tytule Puste ławy, pełne tworki. A mianowicie ten artykuł napisałem w momencie, gdy PSL przygotowywał projekt ustawy, w myśl której kandydaci na posłów i senatorów mieliby przejść obowiązkowe badania lekarskie pod kątem zaburzeń psychicznych. No, postawiłem tezę, że ławy obu z parlamentu mogłyby być wtedy puste.